Dzień dobry Państwu. Piotr Niemczyk, Obywatele News. Chciałbym dzisiaj z Państwem i z naszymi gośćmi porozmawiać o tym, dlaczego w państwie polskim obecnie nieskuteczne są, albo może skuteczne, ale to się dopiero okaże z naszej dyskusji, takie ścieżki postępowania prawnego, które próbują wyegzekwować pewne prawa i wolności obywatelskie nie na podstawie obowiązujących przepisów ustaw, tylko wprost z konstytucji. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak może działać obywatel, co może zrobić obywatel, kiedy ma świadomość, że jego podstawowe prawa i wolności obywatelskie wynikające z konstytucji, takie jak prawo do zachowania stanu zdrowia, jak prawo do czystego środowiska, jak prawo do zachowania godności, jak prawo do tego, żeby nie był objęty przesadnie inwazyjną inwigilacją służb specjalnych czy policyjnych. Jak dochodzić tych praw, kiedy nie ma jasno sprecyzowanej ścieżki kodeksowej, ścieżki ustawowej, która by na to pozwalała. Tak się akurat składa, że w najbliższym czasie, wiadomo, bo te środowiska deklarują to publicznie, środowisko prawników, a także środowisko maturzystów chcą złożyć pozwy przeciwko państwu polskiego, przeciwko prezydentowi i rządowi o to, że jeżeli dojdzie do wyborów 10 maja, to istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli. W związku z tym oni zapowiadają, że jeżeli dojdzie do takich wyborów, to chcą pozwać państwo o to, że naraziło na szwank, naraziło na ryzyko zdrowie i życie obywateli i z tego tytułu być może należy im się odszkodowanie. Z kolei maturzyści też planują, żeby złożyć podobne pozwy, że jeżeli dojdzie do matur wymuszonych w terminie przewidzianym, czyli właśnie w trakcie trwania pandemii, to również będą pozywać państwo polskie, być może Ministerstwo Oświaty, a być może rząd, o to, że zostało narażone ich zdrowie i życie. Naszymi gośćmi są, bo jeszcze ich nie przedstawiłem, przepraszam bardzo, pan Radosław Baszuk, to jest mecenas, adwokat, który prowadzi bardzo wiele procesów związanych z prawami i wolnościami obywatelskimi. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jest pan Zdzisław Czarnecki, to jest doświadczony policjant z wieloletnim stażem, który jest przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, który z kolei uczestniczy w procesach dotyczących praw emerytalnych byłych funkcjonariuszy policji, ABW, Urzędu Ochrony Państwa, osób, które są pokrzywdzone tak zwaną ustawą represyjną. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. I kolejnym gościem jest pan Waldemar Sadowski, to jest prawnik dziennikarz. Rozumiem, panie Waldemarze, pan skończył prawo, a pracuje jako dziennikarz. I to jest. W filozofii jeszcze pan studiował. No to ciekawe, bo te zagadnienia, które pan porusza, to są tak właśnie na granicy filozofii i prawa. To jest chyba pierwsza osoba w Polsce, która właśnie spróbowała w odniesieniu do konkretnego artykułu Konstytucji wystąpić do sądu po to, żeby walczyć o swoją godność, ponieważ pan Waldemar Sadowski przekonuje, że jeżeli konstytucja zapewnia godność każdemu obywatelowi, to jeżeli właściwie ogół społeczeństwa jest okłamywany, deprecjonowany, znieważany, w różny sposób dyskryminowany przez telewizję publiczną, to właściwie prawa każdego obywatela są naruszone i w związku z tym można tego dochodzić przed sądem. Jak to się skończyło, to pan Waldemar sam o tym opowie. No i czwartym gościem, chociaż właściwie też współgospodarzem, bo przedstawicielem obywateli RP jest pan Wojciech Kinasiewicz, który jest wielokrotnie poszkodowany różnymi policyjnymi działaniami i również występował do sądu o to, żeby właśnie nadmierna ingerencja służb policyjnych w jego życie została jakoś utemperowana i żeby funkcjonariusze, którzy nadużyli uprawnień, ponieśli konsekwencje. No właśnie dlatego zacznę od pana Wojciecha Kinasiewicza. Panie Wojtku, pan jest stroną co najmniej kilku, a może nawet większej liczby procesów związanych z naruszeniem pana praw i wolności osobistych. Z tego co wiem, również pan myśli o tym, żeby złożyć pozew na wypadek, gdyby doszło do tych wyborów 10 maja. Panie Wojtku, dlaczego? Dlaczego uważa pan, że trzeba nie tylko odpowoływać się na konkretne przepisy prawa, ale również zaczynać wyprowadzać prawa obywatelskie od konstytucji? Przede wszystkim dzień dobry, dobry wieczór. Oj, no to jest zagadnienie bardzo wielowątkowe. Pierwszą taką próbę
podjęliśmy przy wprowadzaniu nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Niekonstytucyjnej ustawy o zgromadzeniach, która preferowała i preferuje w dalszym ciągu niekonstytucyjnie zgromadzenia cykliczne. Ta ustawa, jak wiemy, przeszła przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ona jest zgodna z konstytucją. I pierwsza miesięcznica smoleńska pod rządami tejże ustawy miała miejsce 10 maja. Ja zgłosiłem czysto taktycznie zgromadzenie w tym dniu, licząc na to, że kiedy sprawa trafi do sądu, sąd rzeczywiście oprze się bezpośrednio na konstytucji i decyzję administracyjną w postaci decyzji miasta de facto, Urzędu Miasta, wydaną przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzenia Kościołowego, uchylił. Tak się nie stało. Rozprawa się odbyła, a sąd, to sąd cywilny rozpatrywał. Sąd odniósł się bezpośrednio jedynie do normy prawnej, nie odnosząc się w żaden sposób do zagadnień konstytucyjności czy niekonstytucyjności tejże ustawy. No więc to było takie pierwsze doświadczenie i pierwsza porażka. Kolejne, szczerze mówiąc, były różne, były pozytywne, były negatywne. Te, które dotyczą zażaleń na zatrzymanie, bo to się tak nazywa, w większości przypadków, no to jest określona procedura sądowa, posiedzenie de facto niejawne, to zażalenie składa się do sądu. A w większości przypadków sądy przychylają się do tego, że te zatrzymania po pierwsze mają miejsce, co jest bardzo ważne, czyli wbrew temu, co twierdzi policja, że to są tylko czynności legitymowania. Sąd jednak uznaje, że to jest zatrzymanie. W większości przypadków stwierdza, że zatrzymanie było nieprawidłowo przeprowadzone, właśnie dlatego, że niespełnione były formalne warunki procedury zatrzymania, czyli krótko mówiąc, nie wydawano nam protokołu zatrzymania. I po trzecie, po drugie, że one były niezasadne. Większość. Co do legalności są tutaj dyskusje. W większości przypadków sąd stwierdza, że były legalne. To znaczy w tej bardzo takiej wąskiej interpretacji legalne, czyli przeprowadzone przez legalne organy. Policja ma prawo. Na podstawie konkretnego przepisu ustawy o policji, prawda? I teraz wejdziemy w ciekawszy wątek, a mianowicie wątek taki, że w zasadzie z urzędu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości po stronie policji sąd kieruje sprawę do odpowiedniej prokuratury. Do zbadania, czy nie nastąpiło przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza. No i tutaj wchodzimy w to zagadnienie, które jest jak do tej pory w zasadzie nie do przebicia, czyli prokuratura lub odmawia wszczęcia postępowania, lub stwierdza, że nie nastąpiło przekroczenie uprawnień przez policję, czyli postępowanie umarza. Na to przysługuje skarga do sądu. No i tutaj w zasadzie, jak do tej pory bez wyjątku, no nie, z dwoma wyjątkami. Sądy przychylają się do zdania prokuratury. Te dwa przypadki to dotyczą, jeśli dobrze pamiętam, 11 listopada 2017 roku, gdzie sąd skierował do ponownego rozpatrzenia. I w przypadku naszego zatrzymania na Nowogrodzkiej w lipcu 2017 roku, gdzie też sąd skierował do ponownego rozpatrzenia przez prokuraturę. W innych przypadkach sądy przychylają się do zdania prokuratury i to po prostu postępowania zostają niewszczęte lub umorzone.
To tak w dużym skrócie. Ja bym jeszcze chciał dodać taką sprawę, która być może nie ma tego odniesienia do Konstytucji, ale taką sprawę, którą z kolei ty między innymi wytoczyłeś policji o nieuzasadnioną inwigilację. I pamiętam, że co prawda pani sędzia, która w tej sprawie orzekała, nie uznała, że tam doszło do przekroczenia uprawnień policji, chociaż akt sprawy ewidentnie to wynikało, że ta inwigilacja była poza obszarem, który był objęty, że tak powiem, protestami. W związku z czym była kompletnie nieuzasadniona. Pani sędzia tego widocznie nie zauważyła albo nie chciała zauważyć. W każdym razie nie doszło do rozważenia, czy rzeczywiście zostały naruszone prawa obywatelskie, konstytucyjne, a takim formalnym wybiegiem się sąd niestety posłużył. Ja bym chciał zapytać pana mecenasa Radosława Waszuka. Panie mecenasie, właściwie dlaczego tak jest, że polskie sądy nie chcą orzekać zgodnie z przepisami Konstytucji, nie chcą się na te przepisy powoływać wprost, bo może tak należałoby powiedzieć. Bardzo trudno jest im też zrobić jakąś wykładnię, czy funkcjonalną, czy systemową, żeby jednak zauważyć, że czasami stosuje się przepisy, ale w takim kontekście, że właściwie powoduje to naruszenie praw i wolności obywatelskich. Skąd jest ta trudność? Na czym polega ta różnica? Raz jeszcze dzień dobry. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć w czasie i wspomnieć o tym, że przez wiele lat, w latach 90., w latach 2000, toczyło się coś na temat sporu, może nie tyle pomiędzy sądami a Trybunałem Konstytucyjnym, a pomiędzy Sądem Najwyższym a Trybunałem Konstytucyjnym, co do uprawnienia sądów do stosowania konstytucji, orzekania na podstawie konstytucji, czy też właśnie dokonywania tego, co nazywamy rozproszoną kontrolą konstytucyjną. I no, tak się stało, i stało się to na długo przed rokiem 2014, że Trybunał Konstytucyjny, jeżeli możemy stawiać sprawę w ten sposób, ten spór wygrał, tak? Spacyfikował Sąd Najwyższy. Ja w zasadzie, o ile dobrze pamiętam, jego Izbę Pracy, która była inicjatorem tego sporu i przyjęło się i funkcjonowało przez wiele lat takie przekonanie o niedopuszczalności czy też wadliwości działania sądu, który rozstrzyga sprawę dokonując oceny konstytucyjności ustawy bądź rozporządzenia. Przyjęto, że w takiej sytuacji jedyną drogą przez prawo oczekiwaną jest wystąpienie przez sąd rozpoznający konkretną sprawę do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie takiej wątpliwości, jeżeli taką wątpliwość sąd powszechny czy też Sąd Najwyższy podjął. I tego uczono prawników, tego uczono sędziów i to trzeba powiedzieć wprost, jakby to przekonanie było przekonaniem dominującym. To dopiero wydarzenia ostatnich lat spowodowały, że po pierwsze ta dyskusja powróciła na nowo, po drugie powróciła na nowo w totalnie zmienionych realiach, ponieważ Trybunał Konstytucyjny, a w szczególności autorytet Trybunału Konstytucyjnego przestał być punktem odniesienia w tym sporze. Także przestał być punktem odniesienia dla orzekających sędziów. To ta sytuacja powodowała, że wśród prawników, co najważniejsze, także wśród sędziów orzekających, przekonanie o dopuszczalności tak zwanej rozproszonej kontroli konstytucyjnej zaczęło funkcjonować w znacznie szerszym zakresie. Pamiętajmy o jednym. Mówimy o zasadniczo dwóch różnych sposobach kontroli i to nie jest odbieranie uprawnień jednemu organowi przez drugi. Kontrola, która powinna być sprawowana przez Trybunał Konstytucyjny, to jest kontrola abstrakcyjna. To jest kontrola normy, ustawy bądź aktu prawnego niższej rangi z normą konstytucyjną. Abstrakcyjne rozważania. Może słowo abstrakcyjne, choć oddaje sens, nie jest najwłaściwsze. Rozproszona kontrola to kontrola w konkretnej sprawie konkretnego człowieka. To jest pytanie, czy stosunek prawny bądź zachowanie tego człowieka, który jest poddawany ocenie prawnej,
powinno być poddane tej ocenie wyłącznie w relacji do normy, którą przepisu, co do którego kreujemy jego naruszenie, czy też ta ocena powinna uwzględniać całościowo system prawny, w tym także normy konstytucyjne. I tu się pojawiło zagadnienie tak zwanej prokonstytucyjnej wykładni przepisów ustaw. Zwróćcie uwagę na to, że to, czego najczęściej doświadczaliśmy w ostatnich latach w sądach rejonowych przy okazji spraw z wniosków o ukaranie dotyczących zgromadzeń, dotyczących blokad, różnych innych sfer aktywności obywatelskiej. Rozstrzygnięcia w tych sprawach w zdecydowanej większości korzystne dla nas. One nie wynikały z odmowy zastosowania przez sądy konkretnego przepisu kodeksu wykroczeń jako sprzecznego z konstytucją. Te korzystne rozstrzygnięcia były wynikiem poddania tego przepisu kodeksu wykroczeń, niezakwestionowanego przecież przez sądy, poddania wykładni przy uwzględnieniu konkretnych postanowień i systemu wartości wyrażonego w ustawie zasadniczej, wyrażonego w konstytucji. To się w dużym uproszczeniu kończyło mniej więcej tego rodzaju wywodem. Ten i ten przepis kodeksu wykroczeń w relacji do takiego zdarzenia, do takiego stanu faktycznego, do takiego zarzutu należy, mając na uwadze konstytucję, rozumieć w taki i w taki sposób. To jest właśnie ta wykładnia prokonstytucyjna. Natomiast problem istnieje, ponieważ problem jest problemem ludzkim, a mianowicie takim, że to, co nowe, inne, wychodzące poza rutynę, powoduje, że musimy wychodzić poza sferę naturalnego komfortu, także zawodowego. O ile kiedyś wydawało się, że orzekanie w sprawach o wykroczenia, ja będę do nich nawiązywał, no nie wymaga specjalnego kunsztu prawniczego, ale także obrona w takich sprawach, kunsztu prawniczego i konieczności poszukiwania rozwiązań w systemie prawa, bo wystarczy się oprzeć na gołym przepisie, no to okazało się być niewystarczające, ale okazało się być niewystarczające z powodu czasów, w jakich przyszło nam żyć. I to te czasy spowodowały, że także prawnicy, my prawnicy, wychodzimy poza naturalną sferę komfortu, także komfortu zawodowego. Panie mecenasie, boję się, że jak się zagrzebiemy w szczegóły, to słuchacze nie będą, czy widzowie nie będą, pogubią się w tej dyskusji. Ja chciałem tylko jakby przypomnieć i nadać kontekst pana wypowiedzi, to, że jednak stowarzyszenia sędziowskie i pojedynczy sędziowie wzywali swoich kolegów po fachu, żeby jednak orzekali czasami zgodnie z treścią przepisów konstytucji, artykułów konstytucji, a niekoniecznie, że tak powiem, posługiwali się wyłącznie taką kodeksową czy ustawową ścieżką, prawda? Więc rozumiem, że ta próba tych zaniechań w edukacji czy sędziowskiej, właśnie nie zaniechań, zaniedbań w edukacji sędziowskiej, tutaj próbuje się ją odwrócić. Ale też chciałem zapytać, panie mecenasie, a czy pan na przykład mógłby coś poradzić takim, czy właśnie obywatelom, którzy niepokoją się, że jeżeli będą uczestniczyć w wyborach 10 maja albo w innym terminie, jeszcze w czasie objętym pandemią, czy właśnie z maturzystom, którzy dokładnie na to samo zwracają uwagę w odniesieniu do matur. Czy pan by coś poradził im? Czy pan widzi tutaj taką szansę, że ta ścieżka z powołaniem się na ogólne wartości konstytucyjne jednak doprowadzi do pozytywnego rozstrzygnięcia? Z zastrzeżeniem nie wychodzenia poza zakres własnej kompetencji, ja czuję się jednak karnikiem, nie cywilistą, powiedziałbym w ten sposób. Próbujmy rozpychać te sferę wolności także poprzez sięganie po narzędzia prawne, dopuszczalne przecież narzędzia prawne. Tak długo przynajmniej, jak sami sobie jako autorzy tego rodzaju działań nie powiemy, że są to działania w sposób nieakceptowalny, instrumentalne. Pamiętajmy o jednym. Prawo ewoluuje nie tylko jako prawo, zmienia się w czasie, nie tylko jako prawo stanowione, ale przede wszystkim jako praktyka.
W związku z tym rozpychanie pewnego gorsetu prawnego poprzez akcje, których jeszcze jakiś czas temu byśmy nie podjęli, bo uważalibyśmy je za nieefektywne albo wręcz niemożliwe. Ponawianie tego rodzaju działań, próby wpływania na orzecznictwo poprzez podejmowanie akcji prawnej. Orzeczenia nie zapadną, zwłaszcza w sprawach cywilnych, w inny sposób niż taki, że obywatel wywoła konkretną sprawę swoim powództwem. Sądy tu nie orzekają z urzędu, prawda? Krótko mówiąc, akcja prawna, na jej przeprowadzenie, wskazanie naruszenia prawa podmiotowego przysługującego obywatelowi, rozstrzygnięcie sądu, być może konieczność wdrożenia procedury odwoławczej w wypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia, możemy kształtować prawo w stosowaniu także poprzez akcje prawne, pozwy o charakterze nowatorskim. Panie mecenasie, pewnie wrócimy jeszcze do tych szczegółowych wątków, ale rozumiem, że pan generalnie apeluje do tego, żeby jednak dochodzić swoich praw przed sądem, nawet wtedy, kiedy nie mamy perspektyw, że ta sprawa jest do wygrania, tak? Nawet jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy w ogóle świadomość sędziów pozwoli na to, żeby ta sprawa została wygrana. Chciałbym zapytać osobę najbardziej w naszym gronie doświadczoną, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie dopominanie się o zastosowania praw wynikających z Konstytucji, czyli pana Waldemara Sadowskiego, który przez co najmniej kilkanaście miesięcy, jeżeli nie kilka lat, procesował się z Telewizją Polską o to, że te wszystkie kłamstwa, bzdury i mowa nienawiści, która płynęła z tej telewizji, po prostu narusza jego godność, tak samo jak godność wielu milionów innych obywateli. Panie Waldemarze, czy pan mógłby opowiedzieć, jak po pierwsze pan uznał, że to, co gadają w telewizji, to jest naruszenie pana godności, a jak potem się potoczyła ta sprawa? No więc to od razu mniej więcej na początku 2016 roku, tak, włączyłem kilka razy wiadomości i zobaczyłem, co tam mówią, a co jest w rzeczywistości, co się dzieje wokoło, no to od razu zobaczyłem, że jestem manipulowany, tak, że jest to próba państwa zmanipulowania mojej woli i woli wszystkich obywateli de facto, tak. Potem naukowcy z Uniwersytetu SWPS, tak, wykonali bardzo ciekawą, bardzo taką głęboką ekspertyzę programów, porównali 3 telewizje, no i oczywiście wnioski były też takie, że telewizja manipuluje i kłamie, tak, w związku z czym no, byłem niemal pewny wtedy, że znając oczywiście ten artykuł 30 Konstytucji o godności, artykuł 31 o wolności, że telewizja czy media publiczne, a więc w tym przypadku także władza narusza całkowicie, bardzo głęboko te dwa artykuły, tak? Bo tam oczywiście godność w artykule 30 jest nienaruszalna, tak? To jest jedyna norma absolutna sformułowana w tak absolutny sposób. Przeważnie przepisy są zbudowane w ten sposób, że coś się powinno zrobić albo nie powinno, albo... Natomiast tu jest to wyrażone w taki sposób, jak się opisuje prawa fizyki, tak, że to jest nienaruszalne. No i w związku z tym zgromadziłem około 30 dowodów z różnych źródeł, tak, między innymi też bezpośrednie nagrania z telewizji. Większość była takich, które wskazywały, że telewizja narusza godność wszystkich obywateli, tak, poprzez te swoje kłamstwa. No ale były też takie, które wskazywały, że narusza też moją godność, tak, indywidualnie. No i 1 września 2017 roku, tak, złożyłem pozew w sądzie okręgowym. Zresztą z kolegami, tak, nie byłem sam, bo to jest dosyć skomplikowana sprawa, byli tutaj też były osoby cywiliści, konstytucjonaliści, także z tytułami profesorskimi. No sam pomysł, powiedzmy, i sama koncepcja tego, no to należała do mnie, no i ja to jakby prowadzę. No i od tego czasu
od tego czasu toczy się ten proces. Wkrótce potem, jak złożyłem ten pozew, Telewizja Polska złożyła kontrpozew przeciwko mnie. Miałem taki wywiad na temat tego procesu. Miałem wywiad w Gazecie Wyborczej. No i powiedziałem, dotyczący tylko i wyłącznie tego procesu, powiedziałem oczywiście, że według mnie telewizja narusza godność wszystkich obywateli. No i telewizja złożyła pozew o to, że ja naruszam jej dobre imię. No i żąda ją zapłatę 100 tysięcy złotych za zadośćuczynienia plus przeprosiny w wielu mediach, tak? No i ten proces się toczy jeszcze. Jeśli chodzi o tą pierwszą ścieżkę, w pierwszej instancji przegrałem. Z tym, że właśnie tutaj a propos tego tematu, który Cię interesuje. Sędzia w uzasadnieniu wyroku, ja się powołuję w pozwie na artykuł 30, przede wszystkim przywołuję artykuł 30, 31 oraz ustawę o mediach i przepisy kodeksu cywilnego. Natomiast w uzasadnieniu wyroku sędzia w ogóle nie powołał się, w ogóle nie zareagował na artykuł 30, 31, tak jakby tego w ogóle ani w moim pozwie nie było, ani w systemie prawa, tak? No więc mam pewne podejrzenia, tak? Bo to był, no niestety, to już mamy prawdopodobnie do czynienia z systemem sądowym, który no nie jest niezależny. To był sędzia, który rozpatrywał też dwie sprawy pana Owsiaka z panią Pawłowicz. No i został jakby przydzielony też, nie wiem przez kogo, przez automat czy przez administrację, został przydzielony do mojej sprawy, ale jest to sędzia delegowany z sądu rejonowego do sądu okręgowego. No i potem się okazało, że miał tam bardzo dobre opinie w środowiskach rządowych, tak, jeśli chodzi, nie wiem czy będzie awansował czy nie, w każdym razie pozycja sędziego delegowanego jest bardzo mocno uzależniona od ministra sprawiedliwości, a w tym przypadku także od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W drugiej instancji taka sama sytuacja miała miejsce. To znaczy też pozew został oddalony, ale przewodnicząca składu też była to osoba, sędzia delegowana. No ja nie podważam tych wyroków oczywiście, zastosuję się do nich, zapłaciłem wszystko co trzeba. Natomiast no to jest moja uwaga taka, że no nie jest to system, który mi daje komfort, a więc tym bardziej traktuję te procesy, też te procesy na przykład, o które tutaj wymieniałeś, jako rodzaj nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tak? I tu sprawa zależy teraz od odwagi sędziego, tak? Od odwagi, od wiedzy i tak dalej, od sytuacji materialnej. Panie Waldemarze, bo byśmy poszli trochę w taki wątek personalny, oczywiście nie mamy złudzeń co do tego, że wśród sędziów znajduje się pewna liczba osób, które tam sprzeniewierzają się przepisom prawa czy jakiejś sędziowskiej niezawisłości, ale chciałbym jednak wrócić do tej argumentacji, która spowodowała, że pana pozwy były oddalone, dlatego że wspomniał pan, że właściwie sądy nie odniosły się do artykułu 30 i 31 Konstytucji, prawda? Znaczy rozumiem, że został pan potraktowany bardzo formalnie i o ile dobrze znam uzasadnienie pana wyroku, stwierdzono właśnie formalistycznie, powiedziałbym, że pan nie ma tytułu do występowania w tej sprawie, tak? Bo nie jest pan całym społeczeństwem, tylko pan jest pojedynczą osobą. Czy ja dobrze mówię? Czy tak naprawdę było? No tak, to jest oczywiście, ja od początku tutaj występowałem i jakby zdając sobie sprawę z tego, że dotychczasowa wykładnia tego artykułu i praktyka stosowania prawa, jeśli chodzi o naruszenie dóbr osobistych, ona ciągle jest jeszcze zakorzeniona w latach komunistycznych i może jeszcze nawet wcześniejszych, tak? To znaczy kodeks cywilny został uchwalony na początku lat 60. No to tam nawet godność nie została wymieniona. Oczywiście przy tej ochronie są wymienione różne dobra osobiste, tam nie ma nawet, godności nie ma wymienionej. Uważam, że
ta praktyka się ciągnie do dzisiaj, tak? Niby ten artykuł 30 Konstytucji o tym, że godność jest nienaruszalna, niby jest, ale on sobie tak tam wisi, po prostu jak ozdoba na choince, prawda? Ani przede wszystkim to jest też zarzut do, że nikt tego w Polsce nie zauważa, że ten artykuł w polskiej kulturze prawnej już i w ogóle politycznej powinien od dawna obowiązywać, on i obowiązuje przede wszystkim w parlamencie. Tak? Parlament jakby też nie zauważa, że istniejemy w kulturze opartej właśnie na godności człowieka, tak? I całe prawo i nie tylko prawo powinno się stąd wywodzić, tak? Ja na przykład, jako przykład podam na przykład, jak potraktowano rodziców osób niepełnosprawnych w Sejmie, tak? Po prostu potraktowano ich coś, co moim zdaniem przy uchwalaniu budżetu, jeżeli zakładam, że analizując artykuł 30 o godności człowieka i jego prawidłowa wykładnia, to przy uchwalaniu budżetu oligarchia partyjna powinna jako pierwszy akt uchwalić środki przyznawane życie dla tych, którzy nie mogą pracować, tak, albo z jakichś różnych powodów, tak. Natomiast oni oczywiście robią tak, że najpierw sobie rozdają wszystkie pieniądze, a rodziców na przykład niepełnosprawnych wypchnęli brutalnie, prawda, i nawet nie było ochoty z ich strony do rozmowy. No to jest jako jeden z przejawów tego, że ten artykuł 30 Konstytucji w Polsce nie istnieje. Świat prawniczy też tego nie rozumie, tak. Ja to znaczy w tym konkretnym przypadku, już wracając tutaj do tego konkretnego przypadku, ja na przykład widzę w tym artykule oczywiście, dokonując składni celowościowej tego artykułu, tak, on się pojawił w systemach prawnych po 45 roku i to było wyraźne wskazanie ustawodawców, że on musi obowiązywać jako absolutny przepis. Przepisy inne muszą się z niego wywodzić, dlatego że mieliśmy doświadczenie Oświęcimia, doświadczenie stygmatyzacji całych grup społecznych i to w komunizmie i w faszyzmie, tak? I stąd się ten artykuł wywodzi, w związku z czym no nie możemy go zapominać i stosować tylko o konkretnego przepisu, zapominając o tym, skąd ten przepis, czy to jest regulamin biblioteki, czy to jest, powiedzmy, no, jakieś tam przepisy porządkowe. Sąd to zakwestionował, tak? Sąd zakwestionował to, że mogę występować zgłaszać o ochronę godności innych obywateli. No i to jest spór oczywiście uzasadniony bardzo, tak? To jest jakby na krawędzi systemu prawa jeszcze. Ja to, tak jak mecenas Baszuk to określił, ja to rozpycham, tak? Rozpycham tą wykładnię i spodziewam się, nie poddaję się, tak? Na razie będziemy szli dalej. Nie mam jeszcze uzasadnienia pisemnego, ale na pewno będziemy szli aż do Strasburga, żeby się przekonać. Choćby, żeby się przekonać, jak ten artykuł 30 rzeczywiście trzeba interpretować. W każdym razie w ostatnim słowach sędzina mi przerwała. Mówiłem właśnie, że przede wszystkim godność obywateli, tym moja, została naruszona poprzez to, że jesteśmy okłamywani i manipulowani. Czyli nasza wolna wola jakby przestaje działać, jesteśmy sterowani, prawda, i traktowani przedmiotowo. No i sędzina mi przerwała, to było jakby puenta całego tego trzyletniego procesu, twierdząc, że to są jakieś teoretyczne rozważania. No i oczywiście będziemy te teoretyczne rozważania prowadzić dalej, czekamy na uzasadnienie. Panie Waldemarze, to bardzo ciekawe, co pan mówi, bo to tak, powiedziałbym, taki urzędnicza postawa, prawda, że jak czegoś nie ma jakiegoś w przepisach, to już nie należy tego interpretować. Bardzo ciekawe jest, że pan zwrócił uwagę na niepełnosprawnych, bo to ja bym powiedział nawet, że to jest nie tylko kwestia równouprawnienia obywateli, ludzi w ogóle, tak, i tego, że oni mają prawo do godności. Ja bym powiedział, że tutaj jeszcze może dochodzić łamanie postanowień konstytucji dotyczących zakazu dyskryminacji, bo jakby się głębiej zastanowić, to można by się zorientować, że warunki życia, jakie się oferuje niepełnosprawnym, są po prostu równoznaczne z dyskryminacją. Ale tu bym chciał zapytać jeszcze raz pana mecenasa Baszuka. Panie mecenasie, bo czy pan jest na przykład przekonany, że właściwie każdy sąd by, który
który odebrał panu Waldemarowi Sałdowskiemu delegitymację procesową, czy właściwie każdy sąd by postąpił podobnie, czy jednak znaleźliby się sędziowie, którzy by próbowali interpretować przepisy konstytucji, na pana duże przecież doświadczenie zawodowe, ale też chciałem zadać drugie pytanie, bo na przykład, czy jeżeli pan Waldemar Sałdowski pozwał telewizję, a może należało pozwać nie telewizję, tylko na przykład Krajową Radę Radiofonii i Telewizji albo Krajową Radę Mediów Narodowych o to, że one nie sprawują realnej kontroli nad telewizją i z tego tytułu może należałoby je pozwać albo wręcz oskarżyć. Panie mecenasie, co pan na to? Zacznę może od drugiego pytania. Ja cały czas bazując na tym wszystkim, co miałem okazję widzieć, z czymś osobiście zetknąć przez kilka lat jednak już wykonując zawód prawniczy w sferze prawa karnego, nie bądźmy pochopni w oskarżeniach. To nie zawsze jest dobra metoda. Prawo karne to prawo ostatniego wyboru. To prawo zarezerwowane na sytuacje, w moim przekonaniu, jednoznaczne i sytuacje, które oceniamy, mając na uwadze system aksjologiczny, systemy moralne, zero-jedynkowo i bardzo, bardzo, bardzo negatywnie. Kogo pozwać w tej sytuacji? No, proszę zwrócić uwagę, że tu za każdym razem mamy do czynienia de facto z tym samym pozwanym, czyli państwem polskim, czyli de facto skarbem państwa, jeżeli chodzi o sprawy cywilne. W związku z tym wybór tego konkretnego podmiotu, który prawnicy od łacińskich czasów nazywają stacją fiscji, to jest kwestia drugorzędna. Pytanie pierwsze. Ja nie znam odpowiedzi na pytanie, ilu albo którzy sędziowie w tej sprawie orzekliby inaczej. Odmiennie orzekliby na korzyść powoda, tak, już konkretyzując. Znaczy, wiem jedno, znów bazując na swojej pracy zawodowej i sumie doświadczeń z niej wynikających. Wśród polskich prawników ta uwaga nie dotyczy wyłącznie sędziów, to chcę bardzo wyraźnie podkreślić. Ten problem nie jest obcy prokuratorom, adwokatom, radcom prawa. Mimo wszystko rządzi, ja przepraszam za to sformułowanie, to jest bardzo osobista kwestia i osobista ocena. W moim przekonaniu taka dość zwulgaryzowana wersja prawniczego pozytywizmu. Co to oznacza? Oznacza to, że o sposobie rozstrzygnięcia, załatwienia sprawy ma decydować treść przepisu, najczęściej odczytana literalnie. To jest bardzo wygodne z jednej strony, bo zwalniające tak naprawdę od własnej oceny, czy też własnego rozstrzygnięcia problemu. Odwołuje się jako prawnik stosujący prawo do treści przepisu, prawo mówi tak i tak, a zatem tak będzie. Mamy do czynienia z prawem przepisów, a nie prawem norm, już nie mówiąc o prawie standardów, ponieważ norma, to znaczy to prawo, które do sprawy konkretnego człowieka, konkretnych ludzi bądź konkretnej sytuacji trzeba zastosować, by sprawiedliwie rozstrzygnąć spór bądź wymierzyć sprawiedliwość, to nie przepis. Norma to suma przepisów w systemie prawnym przy uwzględnieniu ich hierarchii, ale przede wszystkim konieczność odniesienia treści prawa stanowionego do tych wartości czy też zasad, które przyjmujemy za kreujące życie społeczne, to, w którym chcemy się poruszać, chcemy się znaleźć, tak? Nie przepis, nie suchy przepis. Gdybyśmy bazowali na suchym przepisie, bardzo często musielibyśmy akceptować wyroki bez wątpienia, wyroki rozstrzygnięcia, bez wątpienia zgodne z przepisem, a oczywiście niesłuszne.
No panie mecenasie, sam pan mówił, że trzeba ten system prawny trochę rozpychać, jak pan użył tego określenia, i to jest, rozumiem, to budowanie świadomości sędziów, że jednak nie ścisła norma prawna, tylko jej kontekst się również liczy, prawda? Chciałbym teraz się poprosić pana Zdzisława Czarneckiego o informację, o komentarz do tego, że właściwie mamy chyba precedens pewnego rodzaju rozproszonej kontroli konstytucyjnej przez sądy, ponieważ dotyczy, ostatnio było trochę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów cywilnych o tym, że odebrane funkcjonariuszom, czy emerytowanym funkcjonariuszom służb mundurowych uprawnienia emerytalne tylko za to, że gdzieś, nie wiem, nawet jeden dzień służyli w Służbie Bezpieczeństwa, czyli właściwie za to, że znaleźli się w określonym miejscu w określonym czasie i tyle, i odebrano im uprawnienia emerytalne, czyli ich ukarano de facto, właściwie bez wykazania winy, i jeszcze do tego potraktowano odpowiedzialność zbiorową. No to są właściwie też normy konstytucyjne, tak? No zostały naruszone elementarne prawa człowieka tylko dlatego, że ktoś był w określonej grupie, a poza tym, że gdzieś w przeszłości, tak jak mówiłem, znalazł się w niewłaściwym miejscu, w sensie obecnej oceny tego miejsca. Po czym jednak okazuje się, że przy podejściu generalnym chyba się nie udało wywalczyć, ale już w poszczególnych postępowaniach okazuje się, że te sądy zaczynają orzekać po myśli osób skrzywdzonych. Panie Zdzisławie, niech pan opowie, jak do tego doszło. To prawda. Reprezentuję dosyć dużą grupę, 43 tysiącom byłym funkcjonariuszom i żołnierzy odebrano, tak trzeba powiedzieć, emerytury. I z tych 43 tysięcy, 27 tysięcy osób złożyło skargę zażalenia na decyzję zakładu emerytalno-rentowego. 18 tysięcy z tych osób leży, te sprawy leżą w Sądzie Okręgowym w Warszawie na ulicy Płockiej. I to jest jedyny sąd, tu podkreślam, jedyny sąd, który w nielicznych przypadkach nie rozpatruje w skali kraju postępowań. Nie rozpatruję dlatego, ponieważ jak Państwo wiecie, a jeżeli nie, to przypominam, Sąd Okręgowy w Warszawie zadał ponad 2 lata temu pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, czy ta ustawa, ogólnie rzecz biorąc, jest zgodna z Konstytucją. Trybunał Konstytucyjny ponad 2 lata czekał z rozpoznaniem tej sprawy, a co najgorsze teraz, znaczy pandemia, koronawirus przyczynił się do tego, że to odwleka nam, już 2 razy przesuwał termin, ostatnio na 19 maja. Ale wracając do meritum. Wiele sądów okręgowych, prawie 300 wyroków pozytywnie wydanych w kraju dla naszej grupy już jest. Są sędziowie w Polsce i tutaj co panowie mecenasie mówicie, ja jestem jakby pełen podziwu dla bardzo dużej grupy sędziów w apelacji śląskiej, podkarpackiej, białostockiej nawet, łódzkiej, którzy zdecydowanie, jeżeli trafiają do nich sprawy, wydają wyroki zgodnie z ich sumieniem. To znaczy, i tu co jest ważne, powołują się sędziowie jakby w tych trzech elementach. Pierwszy element to na konstytucję, co tutaj obaj panowie mecenasi podkreślacie, że ta ustawa nie jest zgodna z konstytucją, i oni przywracają emerytury, a drugi element, który podkreślają, nie jest zgodna z normami i prawem międzynarodowym, a szczególnie Unii Europejskiej, która Polska jest zobowiązana przestrzegać. Drugą ważną sprawą w tej rzeczy, bo ta ustawa jest dosyć specyficzna, tam jest tak zwany artykuł 8a, to jest tak zwane o prawo łaski do ministra. I tutaj panom chcę powiedzieć, że procedura przeszła już nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ubiegłym roku, 11, 12, 13 grudnia, Naczelny Sąd Administracyjny, rozpracując odwołania od decyzji pozytywnych dla mojego kolegów i koleżanek przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wydał wyroki na 18 pozytywnych decyzji, uchylających decyzję ministra o niezastosowaniu artykułu 8. Co się do tej pory dzieje? Dzieje się to, co we wszystkich podobnych tego typu sprawach. Minister Spraw Wewnętrznych jako organ administracji nie respektuje wyroków sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dlaczego chciałbym tutaj jeszcze jedną rzecz ważną podkreślić? Ja jestem pełen jakby przekonania, że sędziowie
zdecydowana większość sędziów, jeżeli te sprawy trafią w kraju, szczególnie w kraju, będą pozytywne te wyroki wydawać. Zakład emerytalno-rentowy w styczniu bieżącego roku, kiedy żeśmy z nimi dyskutowali, przedstawił tylko 12, słownie 12 wyroków sądu okręgowych w kraju i sądu warszawskiego, który odmówił przyznania czy przywrócenia emerytury. Dlatego uważam, i my zresztą jako środowisko uważamy, że zdecydowana większość sędziów, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest za tym, żeby sprawiedliwie oceniać. Tutaj z wypowiedzi panów mecenasów przebija jeden taki smutny zresztą obraz, my to też obserwujemy, że jest grupa sędziów, nie chcę to mówić, czy to z układów mianowanych, czy z różnych innych tego typu powodów, wydają wyroki zgodnie z władzą, z oczekiwaniem władzy. I ostatni element, który chciałbym też wam państwu podrzucić, bo tutaj na ten temat dyskutujemy. Moje środowisko złożyło kilkanaście pozwów przeciwko ministrowi, byłemu wiceministrowi spraw wewnętrznych, panu Jarosławowi Zielińskiemu, który podczas wprowadzania tej ustawy całe środowisko wszystkich funkcjonariuszy traktował jak złoczyńców, bandytów. Myśmy się o to odnieśli. Wyobraźcie sobie, panowie, że tutaj też, tak jak pan mecenas Sadowski przedstawiał, myśmy też się nie doczekali pozytywnego wyroku. Te nasze sprawy są przedłużane, niektóre trwają po półtora roku. To tyle, co na początek chciałem powiedzieć. To bardzo ciekawe, bo właściwie trochę jest tak, że jednak można wierzyć w przywrócenie jednak tej rozproszonej kontroli konstytucyjnej, prawda? Bo to jest taki wyraźny przykład, który pan podaje, 400 postanowień sądu w oparciu o wartości konstytucyjne. Około 300 pozytywnych i dokładnie tak. No właśnie. Sędziowie powołują się na rozproszoną kontrolę konstytucyjną i na tej podstawie wydają wyroki pozytywne. Ja muszę powiedzieć, że w styczniu wyrok wydany przez prezesa wydziału, przewodniczącego wydziału Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, to był dla nas dosłownie jakby miód na nasze serce. On tam wszystkie te elementy powiedział, przedstawił i uzasadnił, że ta ustawa nigdy w życiu nie powinna znaleźć się w polskim porządku prawnym. I miał taką odwagę i tak to napisał. Znaczy z pewnego punktu widzenia chciałbym zwrócić uwagę na paradoks, że być może przywrócenie pewnych wartości konstytucyjnych będziemy zawdzięczać byłym funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa. Już zostawmy na boku, czy pewne stereotypy na temat Służby Bezpieczeństwa, ale to bardzo ciekawy paradoks historii, bo rzeczywiście te traktowanie, które zostało, które wobec nich wdrożono, rzeczywiście urąga elementarnym prawom człowieka. Ja znowu się zapytam pana mecenasa Baszuka. Panie mecenasie, znowu trochę do pana doświadczenia apeluję, czy myśli pan, że rzeczywiście te skądinąd precedensowe być może sprawy, jakie dotyczą byłych funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych służb mundurowych, czy to się może przełożyć na w ogóle na linię orzecznictwa sądów, że jednak się będzie nawiązywać do celowości wprowadzenia ustawy? Jak pan myśli? Ja jestem przekonany, że tak, ponieważ jakby w największym skrócie tę moją myśl przedstawiłbym w sposób następujący. Nie będzie rozstrzygnięć sądowych stosujących regułę kontroli, rozproszonej kontroli konstytucyjności, jeżeli nie będzie obywateli, którzy takich rozstrzygnięć się będą domagać. W związku z tym są w praktyce życia społecznego, której dzisiaj doświadczamy, są tematy, czy grupy tematów, czy to są sprawy, no, które, można powiedzieć, proszą się o poddanie kontroli sądowej przy uwzględnieniu właśnie mechanizmów rozproszonej kontroli konstytucyjności. Sprawa, o której rozmawialiśmy przed chwilą, jest tego klasycznym przykładem. Inne można byłoby mnożyć. Także poddaliśmy właśnie temu mechanizmowi kontroli kwestie wykroczeń w sferze publicznej dotyczących prawa gromadzenia się.
I dlatego to się dzieje. Jeżeli te rozstrzygnięcia zapadają, to dlatego, że są obywatele, którzy mówią: sprawdzam, proszę, domagam się, tak, by moją konkretną sprawę poddał ocenie sąd przy przyjęciu określonych założeń. W niektórych grupach tematów to się sprawdza dobrze bądź bardzo dobrze, w niektórych różnie, w jeszcze innych zapewne sprawdza się, czy będzie się sprawdzać słabiej. Ale powtórzę raz jeszcze, bez tego rozpychania się, no paradoksalnie właśnie w czasie, który został nam dany, tak, po to, by pokazać sobie samym, pokazać prawnikom to, że te mechanizmy rozproszonej kontroli konstytucyjnej mogą działać i nie prowadzą do katastrofy systemu, jak o tym, jak przestrzegano jeszcze kilka lat temu. Panie mecenasie, ja bym tutaj jednak wszedł panu w słowo, bo chcę zadać też bardzo konkretne pytanie. Znaczy, co z tego, że mamy pozytywny wyrok, jak w przypadku niektórych byłych funkcjonariuszy służb mundurowych, kiedy właściwy do tego organ państwa, czy instytucja państwowa go nie wykonuje? Co mogą zrobić ci osoby, które wygrały przed sądem dla siebie, że tak powiem, właściwe, korzystne postanowienie, a potem okazuje się, że to jest nieskuteczne, bo organ państwa nie stosuje wyroku? W tej chwili, tu i teraz, istotnie mamy do czynienia po pierwsze ze zjawiskiem władzy wykonawczej, która wyroków sądowych nie respektuje, bądź też respektuje i chwali tylko te korzystne dla niej, innych stara się nie zauważać. Po drugie, co niestety jest chyba jeszcze gorszą wiadomością, mamy do czynienia z sytuacją, w której istniejące mechanizmy prawne i instytucje prawne, które powinny wymusić to stosowanie, de facto nie funkcjonują. Ja tu niestety mam na myśli prokuraturę w tym aspekcie jej działalności, w której obywatel zarzuca zachowanie przestępcze władzy bądź przedstawicielowi władzy. Ponieważ niewykonanie prawomocnego wyroku sądowego przez przedstawiciela władzy publicznej jest dość akademickim, jest klasycznym wypadkiem występku ściganego przez prawo karne, polegającego na niedopełnieniu obowiązku prawnego samym działania na szkodę interesu obywatela bądź interesu publicznego. No to jest dość akademickie. Problem polega na tym, że trzeba jeszcze znaleźć prokuratora, który w tym wypadku ministrowi spraw wewnętrznych zdecyduje się taki zarzut postawić. Dzisiaj wydaje się to być niemożliwe. Ale to nie będzie trwało. A wytoczenie, przepraszam, wystąpienie z prywatnym aktem oskarżenia, czy to jest wykluczone z kodeksem, w kodeksie postępowania karnego w takiej sprawie? Tylko przez prokuraturę? Już mówię, w wypadku tego przestępstwa, o którym mówimy, koniecznym byłoby złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, zaś dopiero w wypadku zrealizowania pewnej procedury dość skomplikowanej, polegającej na odmowie wszczęcia bądź umorzeniu dwukrotnym postępowania karnego, wystąpić z aktem oskarżenia, który nazywamy aktem subsydiarnym, a nie prywatnym, ale to nie. Jasne. Czyli jednak subsydiarny, bo mniejsza o to, czy prywatny rzeczywiście mógłby mieć zastosowanie, rozumiem, że nie. No i chciałbym jeszcze wrócić do pana Wojtka Kinasiewicza, dlatego że tutaj kilka razy przynajmniej w naszej dyskusji padło określenie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ja mam takie wrażenie, że w wielu sprawach, które trafiają wobec obywateli RP, w związku na przykład z ich manifestacjami przy okazji jakichś marszów narodowych, czy jakichś innych, nie wiem, państwowych uroczystości, które niekoniecznie oznaczają szacunek dla obywateli, obywatele RP byli zatrzymywani i kierowano przeciwko nim sprawy do sądów grodzkich, do sądu rejonowego o różne, że tak powiem, naruszenia prawa. I bardzo wiele tych spraw zostało umorzonych, ponieważ sędziowie stwierdzili, że nie doszło do naruszenia prawa jednak.
czym w pewnym sensie, można powiedzieć, zalegalizowali taką właśnie rozproszoną decyzją, rozproszoną linią orzecznictwa. Ja rozumiem, że zalegalizowali obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli że są, jeżeli ktoś działa, nawet łamiąc konkretny przepis, albo nie wiem, polecenie przełożonego policjanta, bo miejmy świadomość, że czasami to nie konkretny przepis decyduje o tym, jak się funkcjonariusz zachowa, tylko polecenie przełożonego, które w ogóle nie musi mieć żadnego umocowania prawnego. Ale panie Wojtku, niech pan opowie, jak to jest z tymi, jakie są uzasadnienia tych postanowień, które umarzają różne policyjne czy prokuratorskie wnioski w związku z rzekomym naruszeniem przepisów przez obywateli? Znaczy one są po pierwsze bardzo różne, a po drugie ja bym nie chciał nadużywać jednak tego określenia nieposłuszeństwo obywatelskie, bo w tej chwili wkraczamy w taki już etap, w którym no według mnie to prawdziwe nieposłuszeństwo obywatelskie w takim swoim bardzo klasycznym wydaniu będzie miało coraz bardziej zastosowanie, więc uważajmy z tym określeniem. Szczerze mówiąc, ja nie znam takiego orzeczenia sądowego, które dotyczyłoby naszego środowiska, tak to szeroko nazwijmy, w którym gdziekolwiek sąd odniósłby się bezpośrednio do pojęcia nieposłuszeństwa obywatelskiego. Oczywiście te określenia padają z ust czy to podsądnych, czy broniących ich adwokatów. Natomiast ja przynajmniej nie znam, jak powiedziałem, takiego uzasadnienia, gdzie użyłby tego sformułowania sąd. Zresztą co do nas samego nieposłuszeństwa obywatelskiego, to był tomyk książek napisano i tak naprawdę to chyba nie bardzo nie o nomenklaturę tu chodzi, tylko raczej o skuteczność działań. A więc to jest jakby pierwszy element tego. Drugi element oczywiście jest tak, że również nie znam takiego uzasadnienia sądowego, w którym sąd by gdziekolwiek jednoznacznie stwierdził, że jakiś przepis prawa jest niekonstytucyjny. I muszę przyznać, że po pierwszej fali euforii, zrozumiałej w tym przypadku, no bo te sprawy po prostu wygrywaliśmy przed sądem, co oznacza tyle, że upadały wobec nas wnioski o ukaranie, to jednak naszła mnie określona refleksja, że jednak większość sądów próbowała używać niejednokrotnie dość skomplikowanej ekwilibrystyki prawnej, żeby nie stwierdzić, że jakiś przepis jest bezprawny, że nie jest to nieposłuszeństwo obywatelskie, że nie ma tego standardowego, o którym mówi kodeks wykroczeń, czyli tego szkodliwości społecznej, tak? Bo to w odróżnieniu od kodeksu karnego, gdzie jest niska szkodliwość, to tutaj zero-jedynkowo jest lub nie ma. Tak? Mhm. Ale przynajmniej ja mam na swoim koncie takie wyroki, gdzie rzeczywiście dokonano potężnej ekwilibrystyki, żeby słusznie uniewinnić, żeby była jasność, tak? Ale żeby jednocześnie nie wskazać, że jakiś przepis jest wprost pomijany w tymże orzeczeniu. Więc tu bym raczej, to mnie bardzo cieszy, co powiedział mecenas Radek Baszuk, bo to jest właśnie rolą obywatela, nie tylko w sytuacji tak kryzysowej, w jakiej znajduje się polski obywatel od 2015 roku, ale tak naprawdę każdego obywatela świadomego, a każdy nieświadomy obywatel, według tego, co pisał francuski filozof Gros, winien być nieposłuszny. No bo posłuszeństwo to jest punktatorstwo i tak dalej. Właśnie ten, o którym też mecenas Baszuk ładnie mówił, czyli ten komfort również zawodowy. Nieposłuszni muszą być sędziowie, ale w rozumieniu takim nieposłuszeństwa wobec właśnie tego komfortu zawodowego. Nieposłuszni winni być adwokaci, też nieposłuszni wobec tego komfortu zawodowego. I nieposłuszni przede wszystkim muszą być świadomi obywatele. I to nieposłuszeństwo nie musi polegać wcale na świadomym łamaniu określonych przepisów prawa. To nieposłuszeństwo polega na zwykłej niezgodzie na niesprawiedliwość. To w zupełności usprawiedliwia działania.
I wracając do tego, co mówiłeś o tych wyrokach sądowych, no więc właśnie ja je tak w tej chwili postrzegam. Ja podam przykład z którejś miesięcznicy, czy też kontr miesięcznicy, gdzie sędzia wprost użył sformułowania, że to zgromadzenie nie Mars Smoleński nie spełniał wymogów zgromadzenia publicznego, bo i tak dalej. To ma swoje uzasadnienie oczywiście, tak? Bo to, to wszystkie uzasadnienia się, brzydko mówiąc, kolokwialnie kupy trzymają. To one się potem bronią w sądzie apelacyjnym, więc oczywiście one są, stąd mówię o tej ekwilibrystyce, tak? Żeby to uzasadnić. Natomiast nie odniósł się wprost, mówiąc, że zgromadzenie cykliczne jest niekonstytucyjne, w związku z tym nie mogą być zarejestrowane, będzie. Tylko prawdopodobnie takie orzeczenie miałoby mniejsze szanse obronienia się w sądzie apelacyjnym z kolei, gdzie, gdzie sąd mógłby spojrzeć na prostą interpretację prostej normy prawnej, czy prostego zapisu ustawowego. Więc to jest, wracając do tego, co mówił mecenas Baszuk, nieposłuszeństwo, tak, rozumiane jako niezgoda na sprawiedliwość, na niesprawiedliwość oraz i nieposłuszeństwo przede wszystkim jako niezgoda na posłuszeństwo, no bo to trzeba też tak interpretować. Raczej tak bym to widział i w rozumieniu takim bardzo szerokim nieposłuszeństwa, to oczywiście to, co robi Waldek Sadowski jest przejawem właśnie braku posłuszeństwa, czyli nieposłuszeństwa, czyli świadomej i sprawiedliwej postawy obywatelskiej, rozpychać się. To znaczy rozpychać się w sposób świadomy, rozpychać się w sposób odpowiedzialny, co jest niezwykle istotne. Instrumentalne traktowanie prawa to nie jest coś, co powinniśmy my wykorzystywać, tak? Czyli nie nadużywać tych instrumentów prawa karnego na przykład, przy czym ja rzeczywiście zacząłem się wystrzegać, kiedyś uważałem, że należy to robić, teraz uważam, że należy się przed tym wystrzegać, natomiast są takie obszary, gdzie popuścić nie wolno i to jest, to są każde nieprawne działania policji, gdzie w każdym przypadku staram się składać przynajmniej zażalenie, tak, a w wielu przypadkach składaliśmy doniesienia do prokuratury. One trafiają w tej chwili nigdzie, ale chyba jakiś skutek, być może jak nie dzisiaj, to za 10 lat przyniosą, bo będzie można odgrzebać, przypomnieć sobie, jak to działaliśmy w tych trudnych czasach, więc będzie można powiedzieć, że jeśli czasy będą łatwiejsze, no to teraz bardzo proszę, panie prokuratorze Iksiński, zachowaj się wreszcie przyzwoicie, tak? Bo już możesz, nie wiem kiedy to nastąpi, może za 5, może za 10, może za 15 lat, ale będzie do tego. Ale chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, że jednak jak się czyta uzasadnienia do tych wyroków umarzających policyjne akty oskarżenia o właśnie złamanie pewnych przepisów porządkowych, no to jednak można tam znaleźć taką treść, że co prawda doszło do złamania przepisu porządkowego, ale w imię wyższych wartości. A czym innym jest obywatelskie nieposłuszeństwo, jak nie tym, że właśnie ktoś dla wyższych wartości, dla ważniejszych wartości, że tak powiem, decyduje się na złamanie jakiegoś przepisu porządkowego w rodzaju wydanie polecenia przez policjanta, który chce po prostu usunąć obywateli z ulicy, nie dlatego, że komuś przeszkadzają, tylko dlatego, że na przykład mają transparent, który nie podoba się jego przełożonym. Więc w tym rozumieniu jednak powiedziałbym, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju rozproszonej legalizacji obywatelskiego nieposłuszeństwa i chciałbym się poprosić pana mecenasa o komentarz do tego, czy ja mam rację, a może to są tylko wybiegi formalne, które trochę sugerował Wojciech Kinasiewicz. No, w tej rozmowie bliżej mi jest zdecydowanie do Wojtka Kinasiewicza. Ja także myślę o tym w ten sposób, że oczywiście w tym zakresie, który sam jestem w stanie obserwować, prowadząc sprawy czy analizując orzeczenia, które do nas wpływają, że nie mieliśmy do tej pory do czynienia z dokonaną przez sąd oceną konkretnego zdarzenia, jako wypełniającego te przeróżne, ale w pewnym zakresie jednak zbieżne definicje społecznego nieposłuszeństwa. Dlaczego? No dlatego, że tak na dobrą sprawę nigdy chyba do tej pory, jeżeli chodzi o
o działania obywateli RPT, które się spotkały z bądź wnioskami o wszczęcie postępowania karnego, przepraszam, postępowania wykroczeniowego bądź z aktami oskarżenia, nigdy nie doszło do stwierdzenia, że ktokolwiek z nich popełnił przestępstwo, popełnił czyn zabroniony, a dopiero w tej sytuacji można byłoby uruchamiać rozważania, no to ale tyle, że na potrzeby wyroku karnego bądź wykroczeniowego zupełnie zbędne, tak? Czy to nieposłuszeństwo ustawie stanowiło jednocześnie akt obywatelskiego nieposłuszeństwa? To, gdzie się zbliżamy w ocenie, to są te wszystkie sytuacje, w których dochodzi do umorzenia postępowania bądź uniewinnienia na etapie sądowym, kiedy sąd mówi, że czyn o znamionach zaistniał, ja przepraszam za to prawnicze gadanie, czyli krótko mówiąc, zdarzenie miało miejsce, ale nie niosło ono za sobą jakiegokolwiek nawet stopnia społecznej szkodliwości. To jest chyba taka lekka próba puszczenia przez sądy orzekające oka do odbiorców postanowień, wyroków, w których te sądy mówią, jasne, zrobiliście to, pojechaliście po bandzie, ale wasza motywacja, wasz sposób działania przy tym, wasze cele nie niosą za sobą, bo przecież nie niosą obiektywnie, zagrożenia, jakiegokolwiek zagrożenia, najmniejszego choćby zagrożenia, właśnie dla sfery tej sfery wartości, które powinno chronić społeczeństwo wolnych, świadomych i odpowiedzialnych ludzi. Tyle. Ja chciałbym tylko może jedną rzecz powiedzieć, że tutaj brakuje jeszcze takiej, zwrócić na to, że edukacja i wychowanie. Mówimy z jednej strony o ludziach, którzy stoją po stronie właśnie tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, ale po drugiej stronie są policjanci. I też bym apelował, aby też do nich docierać. Tam też są ludzie, tam są moi koledzy i przyjaciele, którzy nie zawsze zgadzają się z tym, co im władza każe. Dziękuję serdecznie. W takim razie bardzo, bardzo panom dziękuję za udział w tym programie. Bardzo przepraszam, że on się tak bardzo przeciągnął. Myślę, że wnioski z tego są bardzo ciekawe, bo myślę, że z jednej strony możemy się zastanawiać, czy mamy już do czynienia rzeczywiście z falą obywatelskiego nieposłuszeństwa, albo że ona nastąpi i świadomi obywatele będą się upominać o swoje sprawa, a niezawisłe sądy nie będą już za to karać. Ale nawet gdyby do tego nie doszło, to myślę, że też konkluzja jest taka, że jeżeli czujemy się bezradni wobec jakiegoś nieprawego, nieuzasadnionego działania instytucji państwowej, to jednak trzeba to działanie zaskarżyć do sądu i nawet jeżeli ten wyrok odwleczony będzie w czasie albo możemy się spodziewać, że on będzie niekorzystny, to jednak warto to zrobić po to, żeby poszerzać tą sferę wolności, o której przez te półtorej godziny rozmawialiśmy. Bardzo panom dziękuję, panu mecenasowi Radosławowi Baszukowi, panu Zdzisławowi Czarneckiemu, panu Waldemarowi Sadowskiemu i panu Wojciechowi Kinasiewiczowi. Dziękuję panom bardzo, dziękuję państwu bardzo, do widzenia.